Mnie łeb by mi urwało. Na pewno słyszeliście już o najnowszej wersji Minecrafta 1.17, która ponoć ma wyjść w tym roku. Ja osobiście już się nie mogę doczekać, kiedy ta aktualizacja wejdzie. Wchodzą takie zmiany, które totalnie zmienią rozgrywkę w Minecrafcie i ja już osobiście nie mogę się doczekać, kiedy odpalę tą grę na tej najnowszej wersji i będę mógł na niej grać. Ale w sumie to mogę odpalić tą wersję, ponieważ jest coś takiego jak snapshot, który umożliwia mi zagranie tak wstępnie w tamtą wersję Minecrafta, która będzie miała jeszcze mnóstwo błędów, mnóstwo rzeczy może tam nie działać. Te rzeczy sobie dzisiaj potestujemy, ponieważ chciałbym sprawdzić mój pierwszy raz na wersji 1.17, taki, no nie do końca jeszcze wersji 1.17, ponieważ to są snapshoty, to jeszcze jest wszystko w pracy, ale już chciałbym to nagrać, ponieważ nie mogę się doczekać i chciałem to zobaczyć, jeszcze nigdy tego nie sprawdzałem, po raz pierwszy odpaliłem w ogóle snapshota dzisiaj, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Zanim jednak rozpoczniemy odcinek, to koniecznie zostaw łapkę w górę, jeżeli chcesz więcej takich odcinków i słuchajcie, ja mam taką rozkminę, czy przypadkiem nie zrobić jakiegoś survivala tutaj na kanale, który by właśnie był na wersji 1.17 w momencie, kiedy by już ta wersja wyszła. Więc jeżeli chcecie takiego survivala, żebym zrobił taką serię osobną, poboczną, czy z kimś, czy solo, jeszcze nie wiem, zobaczymy, to się okaże, wyjdzie w praniu. O, tu mi statyw się odkręcił. W każdym razie, jeżeli byście coś takiego chcieli, to koniecznie dajcie znać w komentarzu, a ja oczywiście się nad tym zastanowię. Prawda, łapka w górę i takie coś może zrobimy, może dajmy taki próg. 10 tysięcy łapek w górę i na pewno to zrobię, dobra? To jest taki próg, że 10 tysięcy łapek w górę. I choćby nie wiem co, choćby kamienie z nieba zaczęły spadać, to nagram, zacznę nagrywać taką, zrobię taką serię. Ale dzisiaj już nie przedłużam, oczywiście odpalamy tryb jednoosobowy, tu jak widzicie mam inne światy właśnie na innych wersjach porobione, ale jest już jeden stworzony właśnie na najnowszym snapshocie, który aktualnie jest do wersji 1.17, więc sprawdźmy, jakie tutaj mamy nowiusieńkie rzeczy. Dobra, zrespiło nas w takim miejscu, bardzo sympatycznym, jak widzę mamy wioskę. Ja jakoś nie będę tutaj grał jakiegoś survivala, bo to jest myślę bez sensu, ponieważ mając takiego survivala to jakby to powiedzieć... Nie poznamy całych tajników tej gry, a chciałbym je poznać. Już widzę, że są nowe rudy. I to jest to, o czym słyszałem. To jest ruda aktualnie. Widzę, że ruda miedzi. Szczerze, czy to jest jakaś mega potrzebna rzecz? No raczej nie, bo widziałem, że to z tego się robi tylko jakieś tam schodki, takie rzeczy. No ale ozdobne może być coś ciekawego. Ja chciałbym sprawdzić wioskę, bo widziałem, że tutaj jest i chciałbym sprawdzić, czy w wiosce się coś zmieniło. Czy jest jakieś nowe rzeczy w wiosce, które sprawią, że rozgrywka będzie inna? Chyba nie. W sensie, nie wiem, czy jakaś aktualizacja ma jeszcze wyjść, która sprawi, że wioski się jakoś pozmieniają. Tu, o, widzę, że rudy się zmieniły do wszystkiego też. Do węgla się zmieniły. Fajniejsze są. To jest chyba... To jest ruda żelaza, okej, ale... Okej, fajnie wygląda w sumie. Fajnie, że zmienili to, że to już nie jest takie zero-jedynkowe, bo wtedy na poprzednich wersjach te wszystkie rudy wyglądały prawie że identycznie. Teraz są jakieś, prawda, urozmaicenia. Węgiel naprawdę wygląda superaśnie. Żelazo również fajnie wygląda i fajnie się rzuca w oczy. Ta miedź, no wygląda spoko, ale nie wiem, czy to będzie mój ulubiony ten. Co to jest? To jest jakaś liana. Jasnorost, o kurde, no dobra, dobra, jest jasnorost. Tu widzę, że się nie zmieniło za bardzo, tu bugi są dalej takie, jakie są, ale to nawet nie że na snapshocie, to normalnie coś takiego jest. To już się przyzwyczaiłem. Dobra, ja z tego co wiem, są jaskinie inne, to chciałbym zaraz sprawdzić, bo jestem... Z tego jestem najbardziej zadowolony, bo chciałbym zrobić... właśnie, jeżeli bym zrobił taką serię w Minecrafcie z... właśnie wersji 1.17, to chciałbym zrobić taką wielką, tajną bazę w kopalni, bo te kopalnie są, jak widziałem na snapshotach, na filmikach na YouTube, są ogromne. Dobra, czy my tutaj coś mamy takiego, co nam jakby pokaże jeszcze, jak wygląda ta gra z zewnątrz, czy tak to już nas wszystko dotyczy tego, co się dzieje pod ziemią? Jakby sprawdźmy, co się dzieje pod ziemią, w takim razie tryb widza i schodzimy na dół, jak widzicie. O, już to widać, ile tam jest miejsca na dole, jakie ogromne są te kaniony, ogromne. To jest niesamowite. O, tutaj widzę też taką jedną... O, tu jest bliżej chyba. Taka jedna rzecz, czyli nowy jakby blok, który... Nie pamiętam, jak się nazywał, ale to jest coś takiego. I tu powinny być jakieś dźwięki, z tego, co mi się wydaje. Zdajmy sobie jak najgłośniej, żeby... Tak, tylko... O, może wystarczy. Czy tu jest... A może to jest muzyka? Może to do muzyki jest. Nic nie słyszę. Jest chyba nie muzyka, ale tu powinny być, chyba że ja nie mogę być na spektatorze. Dobra, sprawdźmy to. Tak jest. A to jak się po tym chodzi? Taki jest dźwięk. O kurde, słyszycie to? Ale super to jest, dobra, to jest super. To jest ogólnie blok ametyst.
To nie wiem do czego, czy to ma jakieś zastosowanie w rozgrywce. To skupisko ametystu. To jestem ciekaw, czy z tego można coś zrobić, jakieś narzędzia. Nadal są netherite'owe rzeczy, nic nowego. To, ta sakwa. Ja słyszałem, kurczę, to jest przecież tak mocne. Czekajcie, to się chyba tak zbiera. O, i takie coś i mamy. Tu można mieć 64 miejsca? Naprawdę? Czekajcie, ja muszę to sprawdzić w takim razie. Czy ja mogę. Aha. Okej, dobra. 64 miejsca są w tej sakwie, ale czy ja mogę w takim razie. Czekajcie, czy ja mogę to jakoś wyciągnąć teraz z tego? Jak to się z tego wyciąga? O kurde, wyrzuciłem tą sakwę. Czekajcie, jeszcze raz. Ta sakwa była gdzieś tutaj. W takim razie weźmy sobie jakieś narzędzia i zróbmy teraz tak. O nie, tak. O, nie mogę brać więcej narzędzi. Dlaczego? O nie, znowu mi sakwa znikła. No ale co jest nie tak? To jest chyba właśnie ten jeden z tych bugów właśnie, które. Aha, że to już zajmuje jako 64 jakieś narzędzie. Okej, dobra. A teraz pytanie, czy jak ja bym. Jeszcze raz to wyrzućmy. Weźmy taką sakwę i weźmy sobie tak, po jednym z tych wszystkich rzeczy. Po jednym, bo co, nie będziemy przesadzać. I teraz zobaczmy, czy tak się da. Okej, czyli po jednej rzeczy takiego bloku może mieć po 60. Okej, dobra, to jest spoko, to jest okej. Mała sakwa, no ale zawsze coś. Mogliby zrobić coś takiego, żeby było więcej możliwości tych sakiew, żeby były na przykład większe. Luneta. Jo, kozak luneta. Czekajcie, idźmy na spektatora. Ja tam idę na samym końcu pójdziemy do kopalni. One są najlepsze, są po prostu wybitne są. Tą reakcję musimy nagrać na końcu, to nie może być teraz. Dobra, sprawdźmy teraz tą, jak to się nazywa, tą lunetę. Jak ona dalekiej ma zasięg patrzenia. Czy tam coś. Tu nie trzeba Optifine'a teraz, no to jest coś pięknego. Ja pierdzielę, jak to super wygląda. Mogłoby to być lekko mniejsze, ten kwadrat, żeby był taki. Wiecie, bo teraz jest taki strasznie, że na górze przecina, na dole przecina, no ale w sumie to wygląda, no kurde, jest koks. Czekajcie, czy ja mogę. Mogę mieć w drugiej ręce. To oznacza, że będzie można normalnie, kurczę, widzicie sobie. Chodzić raczej z siekierą, bo ja już nie chodzę z mieczem. Siekiery tyle zadają, że nie opłaca się mieć miecza, no chyba, że jakiś zenchantowany. Ale chodzicie sobie coś takiego, tu robicie sobie jakieś zbieranko drewna i nagle, gdzie jest następna rzecz? Tam nic nie ma, tam też nic nie ma. No przecież to będzie tak się dobrze, wygodnie grało w tego Minecrafta, że to jest coś pięknego. No te aktualizacje, które teraz wchodzą, no to są naprawdę mocne aktualizacje. Dobra, czekajcie, ja bym znalazł jakąś wioskę, znaczy jakiś budynek ze skrzynką. Chciałbym zobaczyć, czy jest jakiś, nie wiem, inny dropik w tych. O, nie, tradycyjny dropik. Oni dalej krzywo śpią, dalej. Ale w sumie to jest naturalne, no. Kto normalnie śpi na środku łóżka? Wiadomo, że śpicie zawsze na krańcu, nie? Gdzieś tam na krawędzi. Ja na przykład mam coś takiego, że często ze mną śpi mój pies, bo jest taki mały, fajny i nie śmierdzi, bo się kąpie. O kurde, jak to wygląda. No i ze mną śpi i po prostu jest tak, że ja mam, jakby wam to pokazać, tu o, mam taki fajny statyw na telefon, to jest moje łóżko, to ja mam gdzieś tyle miejsca, a on ma całą resztę, więc to jest super pies, naprawdę. Dobra, zejdźmy do. Wiecie co? Ja muszę zrobić tak, wziąć sobie podkę na Noctowizję, żeby widzieć, jak to dokładnie wygląda pod wodą, bo o, a dalej tak mało widzimy. Dziwne, dobra, no ale ogólnie, nie no, w sumie więcej, dobra, więcej. To jest coś pięknego, że są takie właśnie jakieś kaniony. I jak widzicie, tutaj jest aktualnie poziom. O, minus 6 już jest. W tym momencie tu jest 0. Jak my będziemy na samej górze. Ja bym się przełączył na spektatora, żeby się będzie nam się przemieszczać. Jak idziemy na samą górę, czyli ten poziom taki, na którym tutaj normalnie się żyje, to jest poziom 70. Czyli w sumie chyba tak jak było zawsze. I normalnie schodziło się w dół. I normalnie na poziomie 0 już był bedrock. A teraz jest poziom 0 i patrzcie, ile jest jeszcze w dół. To jest niesamowite. Tu są kopalnie też normalnie się zrespiły. Jak fajnie, fajnie, że się kopalnia zrespiła. Co oznacza, że chyba naj. O kurde, jak to dobrze wygląda. Jak to dobrze wygląda. Widzowie. Dobra, minus 20 poziom. Ja czasami nie działa mi F3. Mam takie wrażenie, że nie wiem, bo klikałem i się nic nie działo. Jak to do. O, mamy diament, bo teraz mogą być diamenty jakby w dwóch wydaniach. Jeden może być w takim czymś, a drugi może być w tym. Czekajcie. O, coś takiego. Mamy dwa wydanie diamentów. To jest
Cudowna aktualizacja. Dobra, przełożmy się na Spectatora znowu. Tu gdzieś nam pająk gdzieś skrzeczy. I tu, to jest redstone? Czy to jest redstone? To jest prawdopodobnie redstone. Tak, ruda redstone'u. Piękna ruda redstone'u, naprawdę. To wydaje mi się, że ta aktualizacja sprawiła, że ten blok już nie jako redstone, a jako blok redstone'u właśnie, ta ruda redstone'u może być wykorzystywana też ozdobnie właśnie w domkach. Że wiecie, wy macie jakąś ścianę na przykład i robicie sobie takie wstawki gdzieś, nie? Coś takiego. No przecież to będzie super wyglądało w domkach. Można to jakoś wykorzystywać. To jest super, to jest mega dobre. Dobra, przełączmy się znowu na Spectatora. I ja bym teraz chciał znaleźć jakąś właśnie jedną z tych większych kopalni. Albo zszedłbym w ogóle na poziom ostatni, który jest, czyli... Czy tu nie ma ostatniego poziomu? A nie, jest. Czekajcie, czyli... Aha, czyli ja po prostu jestem... Okej, rozumiem. Nie ma problemu. Tu jest lawa, więc może tutaj niekoniecznie. Wyłączmy może ten... O, teraz mi nie zadziałało znowu. Widzicie? Dobra, o, tu nie ma lawy, super. I teraz chciałbym przejść tak. I teraz skopać się tutaj na dół. I normalnie ostatni poziom to jest numer... Minus 63, czyli minus 64, bo ten jeszcze jeden w dół. Minus 64. Minus 64 jest ostatnia warstwa, czyli no totalnie inaczej niż było, bo wtedy był poziom 0. To mi się wydaje być jedną z fajniejszych rzeczy, która została zmieniona. Naprawdę, że jest ta, że te kopalnie z naprawdę nowego wymiaru, nowego wyglądu. To jest coś pięknego, no mi się to mega podoba. Dobra, ja z tego co widziałem też tutaj są nowe moby. Czekajcie, ja widziałem... Rozdymka nie, kałamarnica nie, Shulker to już był. Ja wiem, że to jest taki jakiś jaskiniowy chłop. Tylko nie wiem, czy on już jakby działa na snapshotach, czy przypadkiem to nie jest tak, że on jeszcze nie działa. Obrońca? To nie był raczej obrońca. Świecąca kałamarnica, proszę, żeby to działało, proszę. A delfin to był już. Jeszcze jarałem, że delfin jest, a delfin to już był zawsze. No i chyba, czekajcie, jak się nazywał ten... Nie pamiętam, jak się nazywał ten taki niedźwiedź polarny to było. Dewastator był. Kurczę, chyba nie ma tego jajka jeszcze. Tak mi się wydaje, że niestety go nie ma chyba. A szkoda. O, Widorowy szkielet? Czekajcie, to było? Nieważne widzowie, nie połączyłem kropek. Dobra, sprawdźmy tą... Jezu, jak to dobrze wygląda, idziemy do wody. Gdzie jest woda? Ja chcę zobaczyć, jak to się świeci w wodzie. Wypijemy sobie też mleko, żeby zobaczyć, jak to dokładnie się świeci. Dobra, woda. Proszę, jakąś taką ciemną wodę. No te kopalnie wyglądają o wiele lepiej niż wyglądały, no przysięgam. Jestem zakochany w tych snapshotach, ogólnie w tej wersji. Czuję, że to będzie naprawdę przełomowa, jedna z lepszych wersji. Tu w ogóle jest jakiś żyk. Jakiś kurde inny kolor wody. Jest jakaś mętna, brudna. Aha, bo to są bagna, dobra, nieważne. Nie było tematu. Czekajcie, no gdzie tu jest jakieś takie podwodne jezioro? Normalnie ich jest dużo, a teraz nie mogę ich znaleźć. Dobra, tu gdzieś jest jakieś morze chyba. Albo jakiś... Naprawdę? O, dobra, tam jest woda na dole. Widzę to już. Więc tam się szybko dostańmy. Już sobie wypijemy mleko i zobaczymy, jak świeci taka kałamarnica, bo... To też jest fajne. Ale nie ma chyba tego ostatniego, jak to się nazywa... Tego moba, którego chciałem sprawdzić. Dobra, ja mam jakiś... O kurde, tu jest ciemno. Obrońca? Nie, to jest ten. Dobra, wiem, co to jest, ale dobra, kałamarnica, proszę. Jo, pierdziu. No, coś pięknego. No, jeszcze ona tak... Wydaje taki dźwięk. Ja nie mogę. Jestem ciekaw, czy ona będzie dawała coś... Ona wiem, że daje to. Tylko, czy my możemy coś zrobić z tym tropikalnym atramentem? Czy my możemy na przykład to, tak jak tamten atrament, połączyć z piórem i zrobić jakiś, kurczę, wyjątkowo dobry, wyjątkowo dobre jakieś pióro? Nie możemy. Czy ja coś w ogóle mogę zrobić z tym tropikalnym? Lśniąca ramka na przedmiot. Okej, dobra. Czekajcie, sprawdzamy tą lśniącą ramkę. Lśniąca ramka. Ja pierdziele, co ty gadasz? O kurde, ale dźwięk. Ale kozak totalny, świecąca ramka na przedmiot. Dobra, to jest super.
To jest super, to mi się mega podoba. Dobra, chciałem jeszcze jedną, jeszcze chciałem sprawdzić, widzę, że się zmieniła tekstura kompasu. Dobra, dobra, może być. Tego jajka nie wiem, czy on jest, czy go nie ma w końcu. Tu wiem, że o, to mi się rzuciło w oczy. To jest coś ciekawego, coś fajnego. Wiem, że są świeczki też. O, właśnie, tu są świeczki. Tu jest jakiś, kurcze. O kurde. O kurde, joki bydlak. Dobra, tu możemy. Nie, nie możemy tego dać. No dobra, to nie wiem, nie wiem czemu, ale wiem, że świeczki. I możemy to zapalić chyba tym, tak? Tak mi się wydaje. O kurde, nie wziąłem. Owszem, owszem, dobra, fajnie, daje światło jakieś. Wiem, że na tort to można było dać. Czekajcie, dajemy torcik tu. O kurde, zjadłem. Jeszcze raz. A jedno można chyba. Aha, aha, okej. Widziałem na jakimś filmiku, że dało się dawać więcej. No ale dobra, no jedna zawsze coś, nie? Jedna zawsze coś, no po prostu jeden roczek opowiedzieć. Potrawka z królika to już było. Świecące jagody? Czy to daje jakiś efekt? Proszę, powiedzcie, że to daje jakiś efekt. Nie ma, czekajcie, kurczę, jak tu zadać sobie obrażenia? Nie ma jak, kurczę, tu nie ma jak spać z wysokości. Nie mogę tego zjeść. O, jesteś! Daj, uderz mnie, proszę, zadaj mi obrażenia. Super, super jesteś. Kochany, dobra. Dobra, tu mamy świeczkę jeszcze. Czy ja stąd nie wyjdę, tak, dobra. Ale tu, o kurczę. No i super. Czy ja mam poziom trudności? Dajmy hard, żeby nam szybciej schodziło. No proszę, gdzie ty jesteś, zombiaczku? Ej, no był tu przed chwilą! Jakiś. Jest tu gdzieś dalej. Ej, no co jest? A tu jesteś, uderz mnie. Super, jeszcze raz, super, jeszcze raz. Jeszcze raz. O kurde, ile on zadał mi obrażeń, co jest? 3 serduszka mi zostały. Dobra, nie mogę dalej zjeść tej. Co to było? Co to były za dźwięki? Ja pierdzielę, strasznie jest w tych kopalniach teraz. No dlaczego ja... Co jest nie tak? Nie mogę... O, teraz mogę zjeść? Nie daje to żadnych efektów, po prostu świecąca jego. No okej, dobra, nie było tematu. Czyli niepotrzebnie sprawdzaliśmy. Suszony wodorost. O, to jest fajne, czy to już działa? Czy to już działa ten przekaźnik tego jakiś tam... jakiś tych? Okej. O, jest. Działa. Czekajcie. Zróbmy tak. Tak. Okej. Teraz tak, zróbmy przekaźnik w ten sposób. Czemu to nie przekazuje dalej? Czemu to nie przekazuje dalej, żeby tak poszło po całości tam? Ale dziwne, dobra, no ale działa, może to będzie poprawione jeszcze. To jest fajne, to jest mega fajne. Drzwi, się nic nie zmieniło, tu dalej mamy to, co mieliśmy. Chyba sprawdziliśmy wszystko, widzowie. A, jeszcze są te bloki miedzi. Ale te bloki miedzi mnie jakoś niespecjalnie jarają. Ale są to jakieś nowe jeszcze inne poza tymi miedziane? O, tu są te miedziane. No, tyle, te miedziane są po prostu... Okej, są. Dobra, w każdym razie dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Jeśli wam się spodoba, to koniecznie zostawcie łapkę w górę. Widzimy się na następnym odcinku już jutro o godzinie 19:19. Dajcie znać koniecznie, czy chcecie takie odcinki właśnie, znaczy, czy chcielibyście taką serię w przyszłości, jakby wyszło już to 1.17 właśnie z tej pełnej wersji Minecrafta 1.17, na której byśmy zrobili sobie taki zwykły survival. Nie wiem, dajcie znać po prostu. Póki co, trzymajcie się, widzimy się jutro. No i tyle, pozdro.